Peggy 18. War. War never changes. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ray, a przed wami Fallout New Vegas. Znajdujemy się w krypcie 34, jak dobrze pamiętam. Nagrywam to zaraz następny dzień po live'ie, w którym oczyściliśmy sobie tą kryptę, tak, i próbowaliśmy za wszelką cenę dostać się jak to się tam nazywa, do... no właśnie do zbrojowni. No dobra, tutaj nie ma więcej co wyczarowywać. I jeszcze, słuchajcie, przeszedłem to całe wzdłuż i wszerz z tego powodu, że no nie szczaiłem się, że trzeba zabrać też ze sobą magiczny klucz, żeby nam te zadanie się odpaliło dalej, więc generalnie tutaj się dosyć mocno bawiłem. Znaczy, no, powiedzmy średnio się bawiłem z tego powodu, że szukałem wszędzie co jak mogłem. Każdy terminal trzeba było podotykać, ale są niedostępne, są niedostępne. Ale mamy drzwi, które po prostu no, wymagają klucza i tyle. I to było tu? Nie. Coś nie działa. Zabijcie mnie, nie wiem gdzie to było. Nie. Tutaj trzeba użyć klucza do tego. Aha, dobra, tam już w sejfie byliśmy. Nie złaźmy tak, koleżanko moja droga. Nic nie ma, ludzie, no przecież ja tu wszystko zabiłem, no przecież tu nie może już nikogo być. Czy co, żebym że spieprzyłem, że tu znalazłem? No chyba nie. Sobie tu w ogóle byłem? Nie. Ciekawe, może to będzie do tamtych drzwi. Ła! Skąd ty się tu, cholero jedna? Oczywiście, jak widzicie, mam bardzo małą ilość amunicji. Tak bym powiedział, na poziomie nawet krytycznym. Jeśli chodzi o broń elektroniczną, tak, no mam jeszcze do snajperki, no ale ogólnie nie będę strzelał ze snajperki, bo przecież chyba... Już tak bardzo mnie nie pogięło, tak? No, kurwa. Nie mogę. Co jedno ile tu na wzorce i chcę zobaczyć, co tam jest. Nie mogę. Wredne. Dobra, idźmy w drugą stronę, ewidentnie. Bo może i nawet... tam się da... No nie, to ja wszędzie byłem, no. Są pozostawione rzeczy, bo... No, co mnie tu interesuje? No dobra, cygarety, przedwojenne pieniądze na handel, halo. Reju. Nie ogarniesz. Troszeczkę. Jest tu też paskudna radiacja i to też mi sprawia pewne problemy. Przecież zaraz mnie tu coś trzaśnie. Po prostu skoczę tu i będę szczęśliwy. No! Sama mi broń wystrzeliła. Głównie przecież jestem w tym samym miejscu. To jak ja przeszedłem do resztej części tego kompleksu? Czy ja faktycznie przepłynąłem? Moment. No nie, tutaj to ja wiem, że my byli. No nie może tak. Percepcja musi cały czas ciągnąć. Tam nie ma żadnego innego przejścia. I tutaj... A, tu jest przejście.
Bo ja całe to pozwiedzałem, już doszedłem nawet gdzieś tam już. O, tu jest właśnie zbrojownia. Kurde, ale panowie, ja już tu was rozwaliłem, więc... Spinka, naboje, naboje... A, dobra, przedwojenne pieniądze. Mam tyle pieniędzy, że... Mogę tym wszystkim żygać. No dobra, no i tutaj właśnie byliśmy. No i tutaj wymagało to klucza. No i dalej wymaga klucza, no przecież ja się zabiję zaraz. A żeby było śmieszniej, to nie pokazuje na to. Przecież tam nic więcej nie ma. Są... Podkładki do pisania. Aparaty, głupoty. No. Tu są drzwi, których w żaden sposób nie da się otworzyć. Są jakoś dziwnie zasypane. Przecież ja oszaleję zaraz. Puste. Puste. Puste, puste i puste. Bo ja miałem nadzieję, że może tutaj ci panowie mają kluczyk. Nie możesz otworzyć, wymaga klucza. Mam klucz, cholera. Radiacja tak mi wzrosła już, że łazić nie umie fajnie. Panowie też nie mieli klucza. Ewidentnie muszę wleźć tam. Kombinezon. Tylko klucz. Nie, no tak prosto. Terminal. Łapow, dziennik, system. W systemie też tam... Coś tam pokombinowaliśmy i woda... poziom wody się zmniejszył. Tak żebyśmy mogli tam sobie chodzić. Było tu. No. Już wody nie ma. Fajnie jest. Security. Ej, ale teraz drzwi do nadzorcy powinny być otwarte. A może tam jest jakiś, cholera wie, specjalny mega ultra klucz. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Nie, mogłem nie zauważyć. Dobra, to ciśniemy teraz do pokoju nadzorcy. Ale to mamy, żeby się nie było. No nie wiem, że tutaj wyszło. Tylko hasło jakieś. W szafkach też tu nic ciekawego nie było. Koniec. No, tam jest... A co to jest? Nie, nie, to jest puste. Biurko, puste. Dobra. Spadamy stąd. Pamiętaj, że masz tylko jeden nabój. Dobrze, chodziliśmy przez klinikę chyba. Ja. Już też pamiętasz. Aha. No teraz te drzwi. Są otwarte. Dobra,
przynajmniej jakiś progres. Ja pierdolę, radiacja po prostu milion. A ja mam tylko jeden strzał. Bardzo ładnie, że tak się to udało, ale teraz trzeba poszukać. Czyli no mam tylko pistolet, nic innego nie mam. Ejku, ktoś mi mędzi teraz. Karambol na autostradzie, no. Nie, żebym był bezduszny, a co mnie to interesuje? Radiacja 1500. Nie wiem, nalekajmy się tych. Radiksów. Brak dostępu. No tego to ja się, słuchajcie, nie spodziewałem w najczarniejszych snach. Co to było? Przecież tam był jakiś gul na górze. O, dobra. Reszta przyszła, kolegów. Muszę ubranie w takim wypadku zmienić. Fajnie latacie jak szmaty. Fajnie, że zyskaliśmy poziom. Przydałoby się ochrona przeciw radiacjom. Uważaj, że tutaj kurde jakiś system zabezpieczeń. Jeden strzał. Proszę bardzo. Był. No. Kurde, Weronika, ty jesteś zajebista działka. Później nie będzie miejsca na broń. A, to się tam rozwalajcie. Tu mi chodzić, mama. Dobrze. Zaraz nie będę umiał. Ja pierdolę. Ostatnie dwa antyrady. Się palę i zaczął w ogóle się ruszyć, nie? No bo Eddie kurde se strzelił, a tu był gaz. Nadal jest. Jestem przeciążony. Niedobrze. Gdzie jest? Nie ma do wygrzewu, dobra. Świeża gruszka. Naczyszczona woda, zdrowia droga. Skimpak wzięty. Niedostępne, czyli fajnie. No bo to jest całe wszystko zalane. Super, no to możemy ino iść tutaj. To kurde, no co, no jest 5.
Jest! Dup! Widzieliście to? O, to nie będziesz tak łatwo. A, bo będzie. Gdzieś pan zniknął? Pan żeś zginął? Mam nadzieję. Bardzo trudno. Osło. Bardzo ładnie, dziękuję. Piękne wzorce. Mniam, mniam, mniam. W końcu znalazłem. Prawda? Ciekawi mnie, co jest tam. Ale tutaj dostajemy taką dawkę radiacji piękną, że bez kitu, nie, ale... Ja pierdolę, nie, ja już nie mam antyradu. Co ty robisz, że przecież wiedziałeś, że nie masz antyradu. Nie mam nic, co zmniejsza mi radiację. A coś, co dodaje przynajmniej siły. To chyba mam jakieś cygaro. Że obciążenie może grać. Ja pierdolę, to o ile. A ta radiacja, nie, to pięknie rośnie. Nie, jak znajdziemy jakieś apteczki czy coś, to... O Boże, nie. Idź do przodu. A teraz... Boi mnie w te nauki ścisłe, bo mnie coraz bardziej denerwuje, że muszę jakieś poziomy mieć śmieszne. Wszystko. Gdzieś tu jest ochrona przed radiacją. A, to są burze piaskowe. Oko za oko. Aha, ciekawe. Chciałem coś do obrony przeciw radiacji. No. To jest ogólna. A to jest... A to są napoje.
No nie ma. Kurde. Przejebane. To jest ciekawe. Odporność na prochy. No nie chcę coś, co mi daje do wadza, no bo... O, to jest dobre. To chcę. Ed, ratuj, daj mi rękę, czułkę, czy coś. No ale... Sam Reju tam wlazłeś. Nikt cię tam nie pchał. Kurde, przepraszam, ale... O, o! Otwórz apteczkę. Kurwa, mać, nie ma? No przecież ja oszaleję. Potem jak zobaczę, bo nie zauważyłem, a czy ten misiek jest do wzięcia? Tak, to jest jeden z tych śmiesznych systemów, których ja to nie rozumiem. Niech będzie. Dobra, Weronika, słuchaj. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Tak, muszę ci dać ciężki staw. Proszę bardzo. 6 kg. 8. Granaty, normalne granaty, sobie zostawiam pistolet, chciałbym tą snajperkę też zostawić, chemia, 2 pudełka papierosów i to, i wszyscy są zadowoleni, radiacja jest przeogromna, ale wszyscy żyją. Dobra. Teraz spadamy do zbrojowni. Jestem ciekaw, co zmieni się, jak radiacja wzrośnie mi do najwyższego możliwego poziomu. Czy ja umrę? Czy ja zmutuję? Skrania pewnie nie ma. No. Chyba będą mnie tak męczyć, słuchajcie. Tak podejrzewam. Dlaczego? O! Tego nie wiedziałem. Ale co jest? No przecież... Ja cię pierdolę, nie? Weronika, chodź tu. Kupa pipo. Jeszcze idę w złą stronę. Dzisiaj poprowadzimy sobie bardzo spokojny i powolny live. Znaczy, może live. Ed, albo no też już łazicie jak. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? A co ja ci jeszcze mogę dać? Snajper. A bo tam spojrzcie, trzeba się dostać jak najszybciej, bo przecież ja zaraz umrę. Nie. Jest antywirus.
Dawaj. Mam nadzieję, że chodziło o inne drzwi niż te, które już zostały odblokowane. No. Fajnie, fajnie, cześć. Mendo. No nawet... A nie, to ja go zrobiłem. Halleluja. Kurwa, amunicja, granatniki, no ale nigdy to będę już... Ja pierdolę. Ile tego jest? Panie Boś. Tak, i to jest to. Huh. Figured it'd have more buttons and dials and stuff. Jesus. Oh well. It's still the electronic equivalent of a disease from Gamora. Ja nie mogę na to patrzeć. No, zaraz chyba sobie włączę nie przeszkadzać tryb, bo... Dobra, ale spieprzamy stąd w takim wypadku jak najszybciej. No przecież odzyskałem. Aha, no ale że go oddałem Ediemu, to może gra nie czai, że go jednak ma. Jak to było szybkie wyjście jakieś? O, to nie było szybkiego wyjścia. Trzeba przejść przez klinikę. Radiacja zaraz, słuchajcie. To, że będę świecił, to jest już chuj. A to, że będę świecił, nie będę miał stąd wyleźć. Jest. Jest, 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 jest. Uciekamy, uciekamy. Czy się uda, czy się uda? Kurde, ja już myślałem, że wszystko powybijamy, no my przyjdziemy, otworzymy jedne drzwi i będzie spokój. A tu jeszcze nie. Odblokuj te, odblokuj kurde drzwi do nadzorcy. Odblokuj drzwi do zbrojowni. Rozwal w ogóle tego cholernego nadzorcę. Teraz jeszcze się tam zostało tyle broni, że ja tam muszę, nie wiem, pójść... Nie, chyba traka podprowadzę pod drzwi i no będę ładował, nie? No pytanie jeszcze w jakim stanie jest tak. On też ma, ma swoje, zalety i wady. Gdzie? Jep. No wiedziałem, że tak się skończy. Się nie stało, nie. 11. Tu jest Czarna Góra. Jaskinia Helios. O. Jacy kurwa wrogowie. Nikt mnie nie atakuje, nikt ode mnie nic nie chce. Fuck you. No. Dziękuję. A tam przynajmniej w Bractwie Stali, słuchajcie, jest lekarz, nie? I... tam. Tam. Też swoją, nawiasem mówiąc, mógłbym znaleźć już tam w plecach, nie? Nie jestem pewien, czy bym nie musiał zainstalować jeszcze i zainstalować tego moda jeszcze raz, no wątpię, czy to jest przesady. Wiem, gdzie była kiedyś druga wersja tego plecaka. Teraz ja właśnie pomyślałem, dlaczego ja tam nie pójdę innym sprawdzam, może tam leży dalej.
Nie. Gdzie jest pani doktor? Halo. No i nie ma antyradów. Jeżeli nie było, pisałem do tych osób dawno temu, a się i teraz chyba wzięło na odpisywanie. Czy jest już pani doktor? Dobra, Edi, oddaj. Dobra. Dobra, i idziemy do starszego. Tak na przykład. Jesteś panią doktor, czy? Our instruments show some impressive power fluctuations coming from across the river. Kreśliłem armię robotów. Przerobiłem je na swoje. No, to znaczy, że ona musi sobie pogadać z nim. No, stajmy tutaj. Weronika. W takim wypadku. I brought you a present. We found a gun that disables power armor. One of these could defeat the whole Brotherhood. We have to stop limiting our focus to military technology. It won't save us. That could be the only one of its kind. That's not the point. Technology won't win our wars. We need numbers, new recruits. What does the Codex say? A bunch of close-minded bullshit. We do not help them or let them in. But... We keep knowledge they must never have. Give it a chance, for me. I can't stay here and watch us waste away. I'm sorry. We'll die out. I know. Co? Come on, I can't listen to this anymore. He wouldn't listen. The truth was right there staring him in the face. How could he not listen? No. Our case wouldn't be any stronger if tomorrow they all died when their energy weapons backfired. I just didn't expect that. There was no getting through to him. How can I help them when they won't accept it? It wouldn't matter. The Elder has final say. The hell of it is he's one of our most progressive members. If I can't get him to agree, it's hopeless. I don't know if I can stay. Maybe it'd be better for everyone if I left. Spent my life somewhere else. Work with the followers of the apocalypse, maybe. Put my knowledge to some good use. Or I can stay here with the people I care about and do whatever I can. Until it comes to a slow or sudden end. Ciężkie decyzje. Ciężki wybór. Not even a hint, huh? Jeez, I really am all. I guess I'll stay. If I left, there wouldn't be any coming back. It might be some things are gonna get harder for the Brotherhood before they get easier. I should support them in whatever way I can. Mm-hmm. Let's get going. I'd like to get my mind off all this. And some fresh air would do me some.
No ja wiem, gdzie byśmy teraz poszli, tylko musimy znaleźć panią doktor, no bo... Nie ukrywajmy się, ale w takim stanie to ja nie za dużo podziałam. Potrzebuję kogoś, kto mi zmniejszy ten poziom radiacji. Our instruments show some impressive power fluctuations coming from... Dzień dobry. Halo. I heard we have you to thank for McNamara having a change of heart. Thank you. So what can I do for you? We always make sure to keep an ample supply of rad away. Most of us haven't had the exposure outsiders like you take for granted. Here we go. Podziękował. Dobra, ale... Ale... Przynajmniej wyjdźmy stąd. Dokończyliśmy to, co ja zamierzałem dokończyć. Potem broń pójdę sam, bo to nie ma... Ło, kurwa! We heard Veronica talking with the Elder. We won't stand for this. Respect nothing. She plants a whisper in his ear, poisoning him against the Codex. No. Execute. Co? Dobrze, więc ja tu wymyślę, jak ich przekonać do naszych... Bo po prostu ja z tym nie będę gadał. Fuck you! Nie biegną za mną, ani nic nie chcą. Okej. Okay. I to pasuje. No, tylko tak jakby nie mamy tego skończonego. Tak, w następnym odcinku zajmujemy się tym zadaniem. Tym zadaniem. No właśnie, bo ja chcę, żeby oni się odrodzili jak najlepiej. Przy okazji, no jakoś, nie wiem, postaram się pokonać tę grupę, ale to może innym razem. A ja teraz pójdę sobie tylko do tej zbrojowni i powyciągam wszystkie graty, jakie potrafię i zaniosę do traka, a jak będzie coś ciekawego, to na pewno wam pokażę w następnym odcinku, więc nie bardzo się niczego nie przegapicie. Więc dzięki za oglądanie, za wszystkie lajki, za subskrypcje. Trzymajcie się, do następnego. Heja. War. War never changes.